26 maja obchodzimy liturgiczne wspomnienie świętego Filipa Neri, najradośniejszego ze świętych, apostoła Rzymu, patrona Zgromadzenia Księży Filipinów, ale i patrona naszego katolickiego przedszkola w Tomaszowie Mazowieckim. Dzieci od początku istnienia tego przedszkola przygotowują się do tego ważnego święta w całym przedszkolu, przede wszystkim poprzez inscenizację, która przypomina i przybliża dzieciom i gościom postać świętego Filipa i jego wyjątkową drogę. Dzieci wcielają się w role, które są absolutnie wyjątkowe. Pierwsze kroki aktorskie, które właśnie tutaj stawiają, mam nadzieję, że będą pozytywnym doświadczeniem na całe ich życie. Święty Filip to najradośniejszy ze świętych. To ten, który potrafił poprzez radość i miłość zmieniać świat i otwierać ludzkie serca. Życzymy wszystkim, którzy obejrzą dzisiaj nasze przedstawienie, aby było to doświadczenie pełne dobra życzliwości, pełne inspiracji do tego, aby otwierać się na drugiego człowieka, aby pozytywnie doświadczać bliskości Boga i drugiego człowieka. Ale niech święty Filip Neri patronuje nam wszystkim, bo nam dzisiaj potrzeba tej prawdziwej, szczerej, autentycznej radości w życiu. Szczęść Boże! Święci są dla nas wzorem najlepszych przyjaciół. Nigdy nie zawodzą, nie zostawiają w potrzebie, zawsze życzliwie na nas patrzą, mają coś ciekawego do powiedzenia. Ich życie było pełne przygód, czasem niełatwych wyzwań, które nigdy ich nie zniechęcały. Przeciwnie, im więcej było trudności w ich życiu, tym bardziej zbliżali się do Jezusa. Najlepszym wzorem świętego przyjaciela spośród wielkiej liczby świętych i błogosławionych jest dla nas święty Filip Neri, którego od dziecka nazywano dobrym chłopcem. Rozweselał szczebiot małego dziecka, które wyglądało jak aniołek, o niebieskich oczach, lśniących jak perły. Dzieciństwo Filipa Neri upływało w najbardziej malowniczej dzielnicy Florencji, na uroczym stoku San Giorgio. Wszystkie mamy z sąsiedztwa przedstawiały go swoim dzieciom jako przykład dobroci, nazywając go Pippo Buono, dobry Filipek, które pozostało mu na całe życie. Cały dzień bawiłeś się w ogrodzie. Usiądź i odpocznij sobie. Chciałbym pośpiewać z siostrami. Usiądź i nie biegaj. Dziś mam tak jeszcze wiele do zrobienia, a dzieci ciągle biegają, albo jak Elżbieta śpiewa psalmy, a Katarzyna przeszkadza nic nie robi. Kiedy byłam z Filipem w kościele San Marco, zauważyłam, że z wielką powagą śpiewa psalmy, naśladując za komunikiem, a on ma dopiero 10 lat. Nie wiem, co to będzie. Zauważyłam też, że czyta Biblię, ale jeszcze nie wszystko rozumiem. A gdzie on się podział? Ach, Filipku, to ty tutaj siedziałeś przez ten cały czas? Inni pobawić się do dzieci. Szybciutko. A kto wie, kim będzie, kiedy zostanie dorosły. Ale młody, co tu robi? Czekaj, zaraz przyjdzie Filip. Filip, na pewno nie będziemy się nudzili. On ma zawsze dobry humor, nawet kiedy nie tu lewa. Przyjdzie spotkać się z nami. Pozwólcie mi najpierw nawiedzić Pana Jezusa w kościele San Marco. Potem przyjdę do Was. Dobrze, czekamy. Taki duży, taki mały, może święty
Rodzina Filipa, szczęśliwa z radości swych dzieci, ale doświadczająca w tamtym czasie niedostatku materialnego, zastanawiała się, jak zabezpieczyć przyszłość całej rodzinie, szczególnie dzieciom. Filip, mając 18 lat, przygotował się do bolesnej rozłąki z rodziną, opuszczając tym samym Florencję. W San Germano wuj Romolo przyjął go z najwyższą radością. Był człowiekiem, który mógł przykładem świecić. Pracowity, mądry, dobry, lecz samotny wobec dzieci. Więc pokochał wnuk Filipa i otoczył go opieką. Poniekąd synem, a ja ojcem ci powiedzę. Jeśli talent masz opiecki, wszystko w spadku ci zostanie. Przed twoim ojcem tam będę, a ty synem nie będę. Wujku, pomóc mogę. Lubię ludzi, porozmawiam z nimi i zachęcę do zakupu. Będąc u wuja, często odbywał pielgrzymki do Fontana Spazzata, gdzie modlił się przed ukrzyżowanym Jezusem. Słyszał w swoim sercu tajemniczy głos, który wzywał go do pracy apostolskiej. Jego serce gorąco pragnęło całkiem innego bogactwa, bogactwa ducha i łaski Bożej. I pewnego dnia zadał sobie pytanie. Jak ujawnić wujowi swoje marzenie? Ale zrobię to. Wujku, przykro mi, ale wyznać ci muszę, że kupcem być nie mogę. Wybacz, nie chcę twoich podań. Czuję inne pragnienia. Czuję, że mam inną drogę. Cóż znowu? Nabierz odwagi. Staraj się przyzwyczaić do tego, że kiedyś będziesz bogaty. Na bogactwach to nie mi zależy. Rezygnujesz ze wszystkiego, także i z mojego sprawy. Wujku, przykro mi, ale tych bogactw ja nie mogę. Pożądam czegoś innego. Pożądam posiadania Jezusa. Ten cudowny czas, gdy znalazłem się na twojej drodze, ty przyszedłeś tak, daję sercu znak, zrozumiałem, że jesteś Bogiem. Wuj na te słowa bardzo się zasmucił. Próbował go jeszcze odwieść od tego, lecz w końcu pozwolił mu odejść. Przed Filipem otworzyła się nowa i świetlista droga. Droga, którą podążało tak wielu świętych pielgrzymów. Droga do wiecznego miasta, do którego wzywała go opatrzność. Po przybyciu do Rzymu Filip ubogi, nieposiadający miejsca, gdzie mógłby się schronić, nikomu nieznany, błąkał się bez celu. Nie znam nikogo. Nie mam nawet miejsca, gdzie mógłbym spędzić noc. Co pocznę? Pewnie nie masz się gdzie podziać. Chodź ze mną, coś ci pokażę. To jest Rzym, to jest twoja ojczyzna. Tam są twoi bracia, twoje siostry. Oni cię potrzebują. Dziękuję. Sam Pan Bóg mi ciebie zesłał. Właśnie, bez pieniędzy, sam jak palec. Czy mu było łatwo? Skądże. Czy mu było smutno? Wcale. Filip zawsze lgnął do ludzi, więc po mieście ciągle ganiał, zaczepiając nieznajomych i zadając im pytania. Od pierwszych lat pobytu w Rzymie z wielkim entuzjazmem Filip oddawał się studiom. Uczęszczał do Akademii Sapienza na filozofię. Potem odbywał studia teologiczne, lecz kiedy doszedł do przekonania, że jest dostatecznie wykształcony, postanowił zrezygnować ze studiów i całkowicie poświęcić się dziełom miłosierdzia. Stał się przyjacielem, doradcą, ojcem ubogim i dla wszystkich miał słowo pociechy i zachęty. I tak stworzył bractwo Trójcy Przenajświętszej dla przyjezdnych, dla pielgrzymów dał schronienie, dał mieszkanie, a więc Filip ze swym bractwem bardzo trudne miał zadanie, lecz poradził sobie świetnie. Nasze przedszkole istnieje już od 5 lat.
Realizujemy naszą misję poprzez przede wszystkim przekazywanie wartości chrześcijańskich, katolickich naszym dzieciom, ale również poprzez wszechstronny rozwój dzieci, językowy, ale również masa zajęć, które przygotowaliśmy dla naszych dzieci, powodują to, że jesteśmy obecnie największym przedszkolem w naszym mieście, ale i rodzice chętnie przysyłają tutaj swoje dzieci, bo wiedzą, że będą one tutaj się rozwijały jak najpiękniej, jak najlepiej. Staramy się stworzyć tutaj rodzinną atmosferę tak, aby każdy się tutaj czuł dobrze, ale również, aby dzieci realizowały swój obowiązek przygotowania do szkoły jak najlepiej, jak najbardziej wszechstronnie. Oprócz takich wydarzeń jak Święto Patrona, uroczyście obchodzimy również święta związane z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą, kiedy tu w przedszkolu przechodzimy piękne uroczystości, inscenizacje tychże wydarzeń, ale jak również wspaniały Dzień Świętego, kiedy to dzieciaki wcielają się w sylwetki różnych świętych i błogosławionych, aby bal przeżyć tutaj z nami wszystkich świętych, kiedy wszyscy razem cieszymy się obecnością w naszym życiu świętych i błogosławionych. Myślę, że to jest chyba największa wartość tego przedszkola, kiedy dzieciaki, myślę, że mają doświadczenie tutaj bardzo pozytywne z tym wszystkim, co jest misją naszego przedszkola. Wszystkich zapraszamy serdecznie. Dzisiejszą uroczystość przygotowali nauczyciele naszego przedszkola, pisząc scenariusz, przygotowując się z dziećmi poprzez próby, poprzez zaangażowanie, jak również gościnnie mieliśmy okazję obejrzeć na naszej scenie naszego przedszkola młodzież z drugiego liceum. Tutaj czuję go jeszcze bliżej. Tutaj czuję go od środka. Jesteś świetnym filozofem, doskonałym teologiem. Masz porządne wykształcenie i więź wyjątkową z Bogiem. Ledwo Filip widział sutannę, tu obudził się w nim nowy. Już wiem. Chcę służyć w Azji. Chcę służyć w Indiach. I do drogi był gotowy. Nie tak szybko, rzekł Wincezo. Bóg przekazał mi wiadomość, że się ruszyć stąd nie możesz. Rzym, Filipie, to twoje Indie. Masz tu więcej do zrobienia. Trzymam kciuki, bądź wytrwały i życzę powodzenia. Tak pożegnał Filip Indię. Otarł łzę i zaraz potem wrócił do San Diego, gdzie miał swój dom i wspólnotę. Mili bracia, wkraczam w etap życia nowy. Pragnę spotkań i dyskusji. Czuję wielki głód rozmowy. W ten sposób się zaczęły regularne posiedzenia, w których każdy mógł wziąć udział z marszu i bez uprzedzenia. W moim małym pokoiku nie mieścimy się już wcale. Sugeruję więc przenieść się na większą salę. I mam pomysł. Tu, w kościele, na poddaszu, będzie nasze oratorium. Oratorium, co to znaczy? Tak kościoły swoje zwali kiedyś pierwsi chrześcijanie. Chociaż były niepozorne, bez kaplicy i chrzciennicy, kto znał do nich tajne wejście, wchodził tam od tak z ulicy. Thank you.
wszystkich do naszego oratorium. Witam w oratorium wszystkich zgromadzonych gości. Dziś będziemy rozmawiali o uczuciach i miłości. Gdy dysputy w oratorium niebezpiecznie się dłużyły, wołał Filip. Pośpiewajmy, bo ten temat coś zabiły. Śpiew nas wprawi w dobry humor. Spójrzcie tylko na anioły. Każdy z nich uwielbia śpiewać, no i każdy jest wesoły. Niech więc w naszym oratorium śpiew rozbrzmiewa i muzyka. Zaśpiewajmy. Sporo kapitału, by odnowić gmach ponury i rozświetlić go pomału. Całe szczęście, że mi papież przyznał rację i pozwolił, bym zamienił tę formację w kongregację. Kongregacja oratorium była to poważna sprawa, bo członkowie jej od teraz mieli dodatkowe prawa. Filip starzał się i garbił, ale nadal był pogodny i choć bardzo już posiwiał, wzrok miał jasny i pogodny. Szczęśliwi jesteście wy, młodzi. Szczęśliwi jesteście. Również świat nazywa was szczęśliwymi. Do was bowiem uśmiecha się życie. Zaśpiewajmy. Yeah.
Bóg rzekł Filip sam do siebie, a Bóg szepnął mu, zapraszam na anielski koncert w niebie. 26 maja 1595 roku o świcie narodził się dla nieba. Ze wszystkich stron Rzymu dochodziły głosy. Umarł święty, wielki święty.